Wasz budżet nie jest rozwojowy. To jest budżet przejadania czasu, zadłużenia Polski i liczenia na dobrą koniunkturę światową. I są takie rządy, które ojczyznę zadłużają, a są takie, które wprowadzają na ścieżkę wzrostu. I z przykrością muszę stwierdzić, że rząd pani premier Beaty Szydło, obecnie premiera Morawieckiego, wprowadza Polskę na ścieżkę zadłużenia i przejadania perspektyw polskiego wzrostu. W ciągu ostatnich 2 lat zadłużyliście polskie społeczeństwo o 80 miliardów złotych. Odpowiedzialna polityka gospodarcza polega na tym, że jak jest koniunktura, to zmniejsza się istotnie deficyt. Mamy w tym momencie, prognozujecie państwo, wzrost na poziomie 3,9 na przyszły rok, a deficyt budżetowy prawie na 42 miliardy złotych. Nie mówicie o inflacji, a ja chciałem podsumować, wydaje mi się, kilkoma liczbami najlepiej rok waszych rządów 17. Ceny żywności, panie pośle, wzrosły o 5,8%. Podwyższyliście serię podatków. Podatek od samochodu ciężarowego w przyszłym roku w masie od 3,5 do 5,5 tony rośnie niemal o 60 zł. Od 1 stycznia osoby zarabiające powyżej 100 tysięcy złotych z tytułu najmu mieszkań będą płacić 12,5% podatek, a nie jak dotychczas 8,5%. Przedsiębiorcy, jak powiedziałem już, o 40 zł wyższą składkę ZUS. W tym roku można spodziewać się podwyżki 100%, dlatego że inflacja rośnie. Kto zapłaci za podwyżkę 100%? Wszyscy, co mają kredyty w złotówkach. I teraz tak, pytanie jest takie, jak powinno się tworzyć odpowiedzialny budżet? Mianowicie tak, że trzeba myśleć o rozwoju na najbliższe lata. Przede wszystkim o rozwoju i niezadłużaniu przyszłych pokoleń. Trzeba postawić na wzrost inwestycji, szczególnie inwestycje prywatne, bo to inwestycje prywatne stanowią 80% polskiego wzrostu. Trzeba obniżać podatki i upraszczać. Trzeba przyjąć euro. Prawie 30 miliardów złotych corocznie z naszych podatków idzie na oprocentowanie naszego długu. Im wyższy dług, im wyższa inflacja, im bardziej niepewny rząd, tym więcej płacimy za tych odsetek. Przyjęcie euro oznaczałoby kilkadziesiąt miliardów oszczędności. Proszę Państwa, to jest zły budżet. To nie jest budżet rozwojowy. W imieniu Nowoczesnej zgłaszam wniosek o odrzuceniu tego budżetu w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo.